Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiesia, z Gwinta Wiesiowego. A znacie historię o tym, jak polował na fejna? Rozpoczynamy typ niszczowski. Uważajcie, łatwo stąd spaść. Nie będziemy tutaj tych pełnych historyjek czytać. Baby. Raz mój miecz ściął trzy głowy za jednym ciosem. Za jednym ciosem. Mój miecz, trzy głowy. Dobra, to teraz robimy jaskółeczkę. Żeby go nie zabił tak łatwo. A widzisz, śmieciuchu. Widzisz, śmieciarzu. Masz jeszcze jednego takiego, wiem o tym. Nawet dwa możesz takie mieć. To co ja bym teraz chciał zrobić? Czy ja chcę tego wzmacniać? Czy chcę wystawić nowego? Załóżmy, że chcę spróbować tak na razie. I teraz wystawię nowego. Tu. Chociaż ten go może poprzesuwać, no ale i tak wszędzie są mrozy. To. 7? Nie! Straciliśmy człowieka! Spoko, nie panikuj, on teraz będzie koks. 7. To taki koks z niego nie jest. Jaki masz base strength? Gdzie tu jest napisane? Jaki ty masz bazowy ten siłulec? Nie wiadomo. No dobra. Zajmę na razie tych. Też to bez sensu, ale dobra. O do diabła! Uwaga! Dlaczego on się nie resetuje? No dobra, teraz musimy wejść w igię, no. Widzę portali. Też nie wiem czemu ten rząd, ale spoko. On się powinien najpierw zresetować, nie? Jak przeżyje. Zrób coś! Zasypią nas tymi kamulcami! Spoko, nie panikuj. Ramię w ramię! I muszę swoje ranić. Zajebiście. Ale dobra, co on tam może mieć? W ogóle zapominam, że ten igni może sobie stać. Gdzie chce. No dobra, ale to. Nie znoszę, kiedy uciekają. Zagrałem znowu to jak ciemniak. A jakoś wyszło samo. Jesteśmy niedaleko. Trzymajcie się blisko. Nie wiem. Nie ufam gusłom, ale dobrze, że jesteś po naszej stronie. Nie mam pojęcia, powiem wam tak szczerze, to jest tryb mistrzowski, to... W ogóle zagrałem to wszystko nie tak jak trzeba, 25 zł, 200 ekspa, no spoko. Jak się okazało. No dobra, to teraz... Za mną. Tylko niech musimy... nikt nie zgrywa bohatera. Mieć odpowiednią... No dalej! Rąbać kurczaka! ...sekwencję, żeby zdjąć mu puncerz. No dawaj tego Feniksiora. Co my tu mamy? Zadaj 4 obrażeń, jeśli karta ta została wskrzeszona, zadaj 6. No spoko, a ty coś robisz? Nic. A ty co? Znisz do 3 rannych jednostek. Mróz mogę tylko na jego turę zadać, tak? Wskrzesz wybranego brązowego żołnierza. Nie mam nic na cmentarzu. No załóżmy, że rzucę mu ten mróz. Od razu, nie? Nasz Jarl jest wybrańcem bogów. Dwóch muszę zabić.
Wypróbujmy naszą stal. Bogowie nam sprzyjają. Zniż do 3 rannych jednostek. Tego i tak nie będę w stanie zranić, nie? Więc musimy zrobić... A, tylko nie mogę go teraz, zaraz. Czy ja będę mógł dżunglę Freda atrapą podnieść? No nie, bo jest złoty. No ale to jest silver z gry, nie? Ale się dorobimy! Ej, dlaczego nie mogę tych swoich zabić? Dobra. Czyli to trzeba inaczej zrobić. Atrapą. Pyk. Bogowie nam sprzyjają. Pyk. Przesić jednego. Wypróbujmy naszą stal. Pyk. Drugiego. Pyk. I wtedy dżunglę Freda. Dobra. Okej, czyli dżunglę Freda nie gramy. Okej. Jasne. Jak się okazało. Dżunglę Freda nie cofniemy, musimy cofnąć łucznika, żeby zranić łucznika. Okej. Tylko niech nikt nie zgrywa bohatera. No dalej! Rąbać kurczaka! Rąbiemy, rąbiemy, dżunglę Fredzie. Dawaj! Dawaj, Feniks! Rzucamy od razu mróz. Ej. Niech pinguje, nie? Teraz zapijamy tego. Jest okej. Ranimy tego. Jest okej. Ranimy go. Okej. Wskrzeszamy go. Bogowie nam sprzyjają. Pyk. Wypróbujmy naszą stal. O. Pochyl głowę przed Modron Freją. Wypróbujmy naszą stal. No i teraz dżungla Fred nie zabije go. Ale się dorobimy. No dobra, czyli te puzzle... Kurde, zabrakło jednej tury tak naprawdę. Ale muszę zacząć od mrozu. Muszę zacząć od mrozu, żeby tikował od razu. Jak się okazało, Feniks nie był jedynym... Może ja nie muszę w ogóle tego wskrzeszać? Za mną. Tylko niech nikt nie zgrywa bohatera. No dalej! Rąbać kurczaka! Na pewno zaczynamy od mrozu. To jest bezapelacyjne. No co jest? No i dobra, gdybym teraz chciał sobie po prostu walić 4, 8, 12. I kolejne 4 to jest 16. Przez 4 tury 8, 24 zabraknie mi. No dobra, walnijmy raz. Bogowie nam sprzyjają. No i teraz walnę trzeci za 4, to będzie miał 10. Mróz 8, walnę za 4. Nie chce mi się liczyć. Teraz walnę go za 4, będzie miał 10. Mróz zrobi 8. Cofnę, walnę za następne 4. Będzie miał 4, mróz zrobi 2. A, no to Boże. Ale ja jestem idiota. Naprawdę. Ja tu kombinuję, jak sobie wskrzeszać jedne z drugimi. Jak ja przecież nic nie muszę sobie wskrzeszać, kombinować. Mogę sobie po prostu te Freje zagrać o tako. Ale się dorobimy. Ja tu kombinuję, żeby wiecie, zabić tu za 4, żeby wskrzesić z 6 damage'u. Dużo piór Talona potrzebuje na kieckę? Zaraz. Chcecie go zabić, bo ktoś szuka piór na sukienkę?
No, powiem wam, że za bardzo chciałem przechytrzyć to zlecenie. Okazuje się, że nie trzeba było za dużo myśleć. Iść do przodu, nie? No dobra, teraz musimy uratować Feniksa przed dżunglę Fredem. Nic nie zrobiło. Nie pozwolę wam go zabić. Ja też nie. Zgłupiał! Na niego! Teraz trochę mniej kart mamy, więc musimy sobie jakoś radzić. Na pewno skorzystamy z tej samej taktyki, czyli on go będzie bił. Robię się na to za stary. A my musimy maksymalizować Geralta. Myślisz, że dasz radę nam wszystkim, dziwolągu? Dżungle Fred, nie pyskuj. A niech cię Myrchok pochłonie! Teraz resetujemy. Uzdrów i ulepsz, zresetuj i okalecz. Uzdrów i ulepsz. Dlaczego? Idziemy z Geraltem. Zły dzień. Nasz Jarl jest wybrańcem bogów. Obejdźcie go z obu stron! Bogowie nam sprzyjają! Spróbujmy teraz zrobić tak. No bo jego nie ma co resetować, nie? Nasz Jarl jest wybrańcem bogów. Też nie jest ranny, nie? Więc mogę elegancko... Nienawidzę portali. Znowu ich poranić, nie? Bo on nie jest ranny. Zobaczymy, czy plotki o tobie nie są przesadzone. Chodź tu i sprawdź. No i teraz jest Ameryka, tak? Pyk. I pyk. To twój zły dzień. A teraz zabierajcie się stąd i nie wracajcie. Nigdy. No i powiem wam, wygram 11 punktami, a dwa razy po 9 zdjąłem, więc 18 oczek. I tak trzeba było zrobić. Nowy awatar. I 50 zł. 300 expa. No wow. Dopił swego i obronił Feniksa przed niezasłużoną śmiercią. Ptak opuścił łeb w geście wdzięczności, po czym odleciał w siną dal. Wiedźmin opuszczał Kowir z silnym postanowieniem, by uważniej wczytywać się w treść kontraktów. A Mykolas Kliman? Zdesperowany wręczył małżonce kupon do zrealizowania w dowolnym zakładzie jubilerskim w Lan Exeter, z czego ta wielce się ucieszyła. Też za duża jakaś spacja, coś mi się wydaje. Są normalne odległości, nagle za duża. Tak mi się wydaje. No okej, no moi drodzy, no mamy to zrobione. Jakoś tym razem nie wymagało to zbyt wiele skupienia. Czy my tych świątecznych paczek to możemy w nieskończoność kupować, ale i jaja. To nawet nie jest jedna, tylko więcej można sobie takich kupić. No i mamy chyba nowe tytuły, ramki i tak dalej. Nowy awatar, smok. Feniks. Tytuł odrodzony. I ramka też odrodzony.
Joko, wymalowana ramka kolorowa. Weźmiemy sobie tą śliczną ramkę, taka ładna. Ale tytuł zostawiam pioniera za betę. I awatar chyba też za betę. Za zamkniętą betę, niech będzie. Okej, moi drodzy, jakby to nie było, to jest koniec naszej przygody. Zdobyliśmy, co mieliśmy zdobyć. No, szczerze mówiąc, gdybym wiedział, że pójdzie tak łatwo, to bym pyknął to w jednym odcinku, ale myślałem, że będzie to trudne, tak jak poprzednio. Ale jak widać, nawet jako sierota, która nie czyta opisu kart, można to zrobić bez problemu. Także, moi drodzy, dzięki wam serdeczne. Zadania mi się nie zaliczyły, bo tylko w trybie pojedynkowych się, w trybach graczy PvP się zalicza. Więc tak to, moi drodzy, czy ja tu mam w profilu mojego Wilgeforca? Mam mojego Wilgeforca, mam. Tu jakieś nowe wyglądy. 709 kart. No dobra, trzymajcie się, pozdrówka, hejka i pa pa!